Jaho, Isayuki z tej strony, witam wszystkich, gramy dalej w plagę. Tak jest, jesteśmy w odcinku bodajże 15 i odstawimy sobie tutaj te pochodnie, bo z nią nie sposób walczyć ani nic. Spadaliśmy sobie ostatnio jaskinię i próbujemy się wydostać stąd i iść, płynąć właściwie, ku wyspie naszej ważnej. Ja co prawda się tu od razu schylałam i tak dalej, bez badania, ale ja jestem przekonana, że jacyś wrogowie tu na pewno są. Il pleut de plus en plus fort. C'est rien, c'est juste un orage. J'espère que ça va se calmer avant qu'on arrive au bateau. Espérons déjà qu'on arrivera jusque là. Tu es za dużo krawy, żeby tu... O właśnie. La race casse. Il porte malheur ce poisson. Dlaczego? To wykorzystywanie podglądania też się... też ładuje. Zabawna nazwa. Ale ich tu jest. O, ja cię goście. A jak gościa strzelimy w krawniku, zauważy go ktoś? Okej, dwóch leży. Tam widzę na górze jednego, a tamten, co tam się tak troszkę na nich przygląda, bo tam jest na górze skrzynia, a my tam koniecznie musimy wejść. Widzę szczury. Trochę mnie to martwi. To jest gość na górze, nie? Tam, tak, rusza się. Tylko on ma kask. To jest problem. Wybacz, Hugo. No dobra, widzę. O! Ten co idzie ma kask. Czy on ma przy sobie jedną z tych głupich lamp, których nie sposób zgasić? O nie, on też ma ten. Nie, w niego, w głowę. No, rzuciłeś na niego szczury? Trochę tak. O, jak dobieg... O, o, nie są pewne, zobaczcie. Tak trochę go podgryzły, ale jednak sobie... O, jaka horda przyszła z innej strony. Po prostu nie te szczury były nim zainteresowane. Tam widzę ognisko do rozpalenia. Nie wstaje, tak. Ale nie widzisz, że szczury już go kończą? Jeść? Poszedł sobie. I to wszystko? Halo? Tam widziałam jakieś nogi szły. Ces soldats sont une honte. Des hommes ne valent pas mieux. De seuls vauriens. Pas de quoi être fier. C'est ça, les mercenaires. Occupe-toi de celui-là. C'est toi ou moi. Pas bien de prendre de poche. Bien. Co, nic przy sobie nie masz? Tam widzę, że ktoś idzie. Na tym samym poziomie co my, idealnie tam na wprost. Ale się wszystko trzęsie. O, skrzynia za mną. No i w sumie jakby podszedł wystarczająco blisko, to możemy pogonić naszego kolegę, co by z nim. Quelqu'un va payer pour ça. Il est à toi, Arno. O, wyszedł przez okno ładnie. On jest naprawdę dobrym zawodnikiem. No tak, jedyny, który się nie schował gdzieś daleko, to akurat coś mu wypadło. Ale i tak musimy tutaj spadać. Saletra! Zejście na dół, ale tam lepiej nie schodzić właśnie dlatego.
Dobrze, że gra w jakimś stopniu też nie pozwala tam zejść, jak są szczury. Rozglądam się, czy nie ma tutaj czegoś do podniesienia oczywiście. No i wiemy, że tam na górze coś jest. Czy bezpiecznie będzie przejść? Jesteście tu pod spodem, ale skoro gra mi pozwala tutaj zejść, to znaczy, że chyba mnie nie zjecie. Wybacz, Hugo. Chociaż obawiam się, że może mogą. Kawałek dalej są ludzie dopiero, więc... No, zejdźmy tu. Nie pobiegną do nas aż tak. Tam bym chciała podejść jednak, ale jeszcze tu sobie sprawdzimy co i jak. A, odwracacz uwagi tutaj był. Okej. Mamy bełty. Jabłuszko tu leżało. Tam jest pod spodem ognisko. Gdzie on jest, że tak wyraźnie do nich mówi? Jedna rzecz, on zawsze coś. Tam jest jeszcze skrzynia. Dobra, bo wiem, że gdzieś tu był. Wybacz, Hugo. Tutaj. 1, 2, 3. Czyli tu możemy się przejść. Wybacz, Hugo, naprawdę, naprawdę źle się czuję z tym, że cię za każdym razem wykorzystuję. Tamtego gościa chyba możemy odstrzelić sami. Zaczynam się przyzwyczajać już do tych śmiesznych przeskoków w tej grze. Bo tu się trzeba dzielić. Ciężko powiedzieć, który jest ważniejszy. Czekaj, wybiorę sobie kamień, bo tego gościa to chcę odstrzelić po prostu. O, schował się. No i szukam oczywiście jakiegoś noża, chociaż nóż mamy. Szukam czerwonych wstążek. Wiecie, one są zawsze dobrym określeniem tam w stronę. A jak tam wejść na tę skrzynię? Dobra, a gdzie jest tam ten gość? Bo chciałabym go jednak odstrzelić. Tam jest jakiś tank w górę. No i gdzie poszedł? Sorry, Arnoldku. No nie wygląda, żeby wracał. Chociaż go trochę słychać. Fajnie byłoby tu też na dole pozwiedzać trochę. Może go ktoś zauważy, może nie. Okay. Wow. No wyglądały jakby chciały za nami iść. Zwracacz uwagi. Skrzynka, którą widzieliśmy z daleka. Dziękuję. Wygodny materac. Ale to wszystko skrzypi, ja nie mogę. Kwestia czasu, aż poleci. Tam się da wejść. Aha, tu wejście do okna po prostu. Nie, nie da się. Tam jest kolega, widzę, ale on jest chyba jednym z tych, pomimo tego, że jest lepiej uzbrojony, którego mogę odstrzelić akurat. Okej.
O. O. Jeżeli to jest ten duży, to on jest jednym z tych ostatnich. Przynajmniej od tej strony, którego możemy sobie Arnolda na niego puścić. A tak wygląda, bo on chyba zszedł z jakiejś platformy. Do kogo on idzie? Do tego na górze, czy do tego na dole? Ciężko powiedzieć. Potknął. Nie idzie, nie idzie. Widziałam był. On nie jest sam. Poczekaj. Arnold, wracaj. Schowaj się w krawie, bo... Idzie ktoś, czy nie idzie? Chyba nie. Nie widziałam? Wydawało mi się, że widziałam tą skrzynkę. Może mi się wydawało. Dobra, jeszcze raz. Teraz tak, bełt jest do odzyskania. To za chwilę. Czy jest tu jeszcze gdzie schować? Wciąż mam w głowie tę skrzynię tam. Nie zapominam o niej. No jak już jestem tutaj. Nic? Dalej nie pójdę, utknąłem. Nie masz tej lampy? O, kolego. Tyle szczurowa, te lampy przy sobie nie masz? To tędy nie szliśmy wcześniej, jakoś tako. Ale tu jest ogień, więc... Okej. Tam można ściągnąć te, tam jest ognisko. Nie wiem, czy tam jest coś do podniesienia, bo nie wygląda za bardzo. To zrzucę na wypadek, gdyby jednak jakieś szczurki, które są tu pod nami, może chciały tam podejść. O! Dzięki. Wow, ile ich tam jest? Cała... Wow! No, sporo was tam poszło, tylko... A, widzę, jak to zdjąć. Dobra, to ma jakąś linę gdzieś przyczepioną. Tylko gdzie? Tutaj zobaczyłam, że się błyszczy, nie wiem czy... O, widzicie? Tego się chyba nie da zestrzelić. Nie, to jest jedna z tych lin do pociągnięcia. Okej, będziemy dzisiaj ciągać sznurki. Okazują, że tam gdzieś niedaleko idzie gość, więc... Chciałabym go przywitać odpowiednio. No, idzie szpór, idzie. Teraz go widzę, teraz widzę. Dobra, gdzie ten gość? Tamtego daleko widzę. Nie sądzę, żebym go mogła... Nie bardzo, pod nami jest? Bardzo możliwe. Ale stąd go nie zobaczymy. Jest. I nawet ma kask. Ale nie trafię go tak, nie? Gra mi nie przepuści mnie przez taki mały otwór. Wredny, ale...
Także temu koledze... Możemy tu wejść? Ale temu koledze musimy zrobić krzywdę sami. A drugiego możemy poznać z Arnoldem. To też jest strzała. No jak ich nie wykorzystamy, właściwie bełt. Jak tego nie wykorzystamy, to przerobimy to oczywiście. Le bateau a l'air très grand de près. Oui, mais là on a un problème, il porte une armure. Je peux m'en occuper. Jest sznur. Nie wiem, czy mogę naszego kolegę tam puścić do tego gościa. Albo do tego nawet. Nie wiem, jak tu zejść. Dobra, poczekamy aż się odwróci. Przejdziemy za drugi i spróbujemy strzelić w tamtego gościa. Nie wiem, czy nam się uda, ale spróbujemy. Jest, spadła ta skrzynia blisko z tej strony. Tamten taran trochę. Z tym, że za bardzo na nas też nie zwraca uwagi. Wrócimy po ten drugi bełt, odzyskamy go sobie. Myślę, że tędy spokojnie. W sensie zrobimy z niego część. Resztka. Jedna resztka, ale tu ryb. W sensie widziałam je wcześniej, ale dopiero teraz tak mocniej popatrzyłam na nie. Dobra, on tam co prawda wołał, że o, nie pozwolicie mi przejść, nie pozwolicie mi przejść, szczury, ale my je trochę odciągnęliśmy w sumie od siebie. Jakby nie było, więc... Nieźle. Trzeba przyznać, że nie najgorzej. Dobra, póki są zajęte. Przejdziemy sobie tutaj. I tutaj. No i będę musiała Arnolda poszczuć na tego gościa, bo on jest za duży. Arnold, masz coś przeciwko? Arnold, occupe-toi de celui-là! Ja! Vite fait, bien fait! Nice. Brawo. Myślałam, że z drugiej strony nie da się przejść po prostu. Ło, ale szybciutko tu przyszedłeś. Wcale się nie wystraszyłam. Oczywiście pewnie dało się właśnie chodząc w ten sposób, przejść tak po cichu i o nic nie zahaczać i w ogóle. Pytanie, czy kolega coś zostawił? Chyba nie. I tam nam też już nie pozwolą przejść. O! Jest stół chyba. Ça a l'air sûr. Oui, ça ira. C'est là, Amicia. On peut aller le voir en attendant Sophia. Je sais pas, Hugo. Je vais l'accompagner. Repose-toi. Tout ira bien. On sera pas loin. Envoie les rats sur lui s'il t'embête. Oui. Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. Bardzo mu zaufała. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Tu ne peux plus t'échapper! Et le comte veut mort ou vivre! Non! Ah!
Tout va bien? Non. On se connaît à peine, et j'ai déjà une dette envers toi. Non, tu ne me dois rien du tout. Ça fait partie du code. Bien alors, soyons amis, si ça peut aider. On peut essayer, mais tu finiras par vouloir me tuer, toi aussi. Miło poznać, witaj. Sophie, tak? Odblokowana umiejętność agresji. No poczekaj, tylko tu sprawdzę, czy nie ma czegoś do podniesienia, bo tutaj mi się przedtem trójkącik włączył przez okno. Jest. Pora zmienić to i owo. Widzę, że ulepszenia nam już weszły jakieś. Kusza. Alchemia. Może zabijać przeciwniku, rzucając słój połączony z Ignifierem. To mi się podoba. Przeładowanie kuszy na razie mi nie jest jakoś bardzo potrzebne i to też jakoś nie, bo jeżeli Arnold z nami zostaje, to wiecie co, no to on jest idealny pomocnik. A potem mamy... Odoris wybucha przy kontakcie z ogniem, zabijając nieopancerzonych przeciwników. No tak, Odoris to jest to, co przywołuje szczury. Ale nie pomyślałam o tym, że więcej bełtów nam się może przydać. No tak. O. Kurczę, no mój błąd. No dobra, to następne robimy kuszę. Alchemia jest co? To ten, dobra, ten smrodek. A kusza, dobra. Potrzebujemy 95 części w sumie. To brakuje nam ile? 88? Poczekaj, jak stoimy z tymi rzeczami? Bełtów nie możemy sobie zrobić. Aha, zaraz, nie, bo tam były jeszcze inne rzeczy. Umiejętność nam się pokazała nowa. Gdzie ona była? Agresja? Tu. A misja wie, gdzie przeciwnicy mają punkty witalne, więc szybciej i ciszej dusi ich procą. Okej. Okay. Ze spokojem podchodzić do ataku. To jest dobre. Jeszcze tego nie korzystałam nigdy. Może warto spróbować. Zręczniejsza, dużo szybciej przeładowuje broń i używa jej. Ulepszenie prozy to jedno, ale można ulepszyć siebie, prawda? No cóż. No, nie mam za bardzo wpływu na rozwijanie tych rzeczy, dopóki one się same nie... Wiecie, no używam tego wszystkiego, więc... Ostrożność. Szybciej porusza się kłócając. Na to czekam. Nie wiem, ile jeszcze będziemy na to czekać, ale czekam. No i dobra, miałam sprawdzić, co możemy sobie stworzyć. Wow! Nice! Full! Powinno być osiągnięcie za pełen ekwipunek. Kamień, kamień na proce. Dobrze. A jaki mamy czas? Czas mamy taki, że spokojnie jeszcze możemy iść dalej. Sophia. Sophia. Alors, poczekaj. Voilà la rascasse, c'est ça? La seule et l'unique. J'espère qu'ils l'ont pas abîmée. Poczekaj, bo jak mogę podejść tu, to ja podejść mogę tu. Odwiązać cię? Nie? Widoki stąd są niezłe. Ciu! Ah. Arnaud, où est Hugo? Je suis là. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre dans la cabine, tu es trempé. Oui, à la cabine. Alors, comment on met ce rafio à l'eau? Va lever l'ancre avec Amicia pendant que je vérifie la route vers la Kuna. C'est la manivelle à la proue. Je m'en charge. Oui. Poczekaj, najpierw zbadamy naszą łódkę. Coś tu było? Coś tu było? Nie, po prostu się błyszczało. O, a tam można podejść? Tam będzie trzeba podejść. Futura. Tu peux faire quelque chose? Je vais voir. A, czyli jednak mam coś z nimi zrobić. Sam. No dobra. A, rozumiem. Rozumiem. Poczekaj. Proces z kamieniem, bo tam się otwiera kółko.
Z góry, myślę, trafię ten drugi. Le dîner est servi. Joli tir. La voie est libre. I ja mam tam iść? Nie wierzę. Oboje? Sofia n'a pas l'air de t'apprécier beaucoup. Ça change en fonction du vent. Mais elle m'en doit une de toute façon. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir tuée quand on m'en a donné l'ordre. Je vois. Rozumiem. Chyba więcej nic tutaj nie da. Ale okej. Chodź, idziemy pokręcić tym kołowrotkiem. To ma znaczenie, który z nas to będzie robić? Pewnie jedno musi tu, a drugie tam. A już widzę, trzeba odstrzelić. Okej. D'accord. On y est presque. Ton frère verra bientôt la Kuna. J'espère, oui. Joli tir. Maintenant, levons l'ancre et mettons les voiles. Non, t'as rien dit, diamant. Il t'aime bien, alors. Tu dois savoir. Hugo est mourant. Quoi? Son sang est empoisonné. Si un remède existe, il est sur cette île. Alors il faut tout faire pour l'emmener là-bas. On y arrivera. Jak to szybko i tak fajnie powiedziała, ale to spoko. I wyczekała na moment, kiedy Hugo był o... Amicia! Est-ce qu'on part? Et qu'est-ce que j'ai dit? Retourne dans la cabine. Oui, capitaine. Idę z tobą, pokaż, co ty tu masz. Avec cette encre. Fajna ta kabinka. Ojej, siedzi sobie na sznurku. Ojej, jaki mało zadowolony z tego siedzenia chyba. Chociaż nie, on się tu dobrze bawi, więc... Co mówiłam? Wracaj do kajuty. Kręcimy. Ma do siebie. Poczekaj, z drugiej strony sobie stanę. O. No. Od razu lepiej. Lepiej pchać niż ściągnąć. Czy tam są kajdany na środku? Sur le pont supérieur. À vos ordres, capitaine. À vos ordres, capitaine. Allons là-haut. On touche au but. Et allez à bâbord. D'accord, je vais de l'autre côté. Reste, Luga. À ton signal. Ok. D'accord, allez. Oui, on a réussi. On va quitter cet endroit. Allez. La voile ne se lève pas de mon côté. Elle devrait. Sofia, viens. Pas encore. Merde. Ces salopards ont noué ma voile. Alors détachons-la. On n'a pas le temps de monter là-haut. Je peux essayer de la couper? Oui. Va sur le ponton tribord. T'auras un meilleur angle. Fais pas de trou dans la voile, surtout. Ça me tombe. Oczywiście. A nie puszczą mnie. Będę musiała biec. A może tędy będę musiała doskoczyć do łodzi? Tak to wymyślili? A czemu nie mogę? Tak, specjalnie to zrobili. No co, przecież... cette famille ou quoi? Tout va bien, je te tiens.